jesteśmy raz z Leonem, moim kuzynem, i będziemy dzisiaj omawiać, oceniać wszystkie rzeczy, które dodała aktualizacja. Pierwszą rzecz, i taką chyba na razie największą, to w ogóle zmienienie kompletnie znajomych. I moim zdaniem teraz jest trochę lepiej. Tak szczerze. No jest trochę lepiej, tylko jakby ja nie rozumiem, czemu jest ID. Jakby nie może być nazwa, tylko musi być ID. I tutaj jeszcze drużyna kompletnie się zmieniła. Teraz no trochę, no spoko jest. No moim zdaniem to jest zmiana na plus, tylko lepiej może jakby było po nazwie po prostu. Tutaj możecie o sobie zeskanować i wysłać mi zaproszenie do znaj. Macie tutaj chwilę. No i co? Lecimy dalej. I w ogóle zmiana skina do Franka, moim zdaniem OP. Kolejna zmiana jakby też u Franka, to jest kompletnie jakby jego atak teraz jest taki szybki, że teraz Frank jest o taki OP. Ja sobie od razu kupuję do niego hiperdodowanie. Nowe hiperdodowanie to jakby nie jest zmiana jakoś bardzo, to jakby bardzo ważna. I kluby. Kluby się leciutko zmieniły, bo już widzicie. Widać teraz, uznajmy jak awansujesz, że teraz widać to na czacie. To jest spoko, ale no. Okej, okay, nie wiem czy to było, ale nowy profil. Moim zdaniem lepiej to teraz w tych krzyżach wygląda. Fajne są te punkty, najwyższa ranga. No moim zdaniem spoko. Zadymiarze. Nowy wygląd bloka. Brok, moim zdaniem Brok teraz lepiej wygląda niż wcześniej. Moim zdaniem jakby lepiej wygląda Brok. Leon, jak twoim zdaniem? Według moim zdaniem to właściwie, no tak, no nie żebym narzekał na ten wygląd, nie, ale no lepszy był stary. A ocen jakby inne rzeczy, które zostały dodane? No to, znajomych. No to znajomi, to tak, no wygląda to troszkę gorzej, ale przez to, że można nawet przez ID, no to, tak spoko, nie? Profil zdecydowanie tamty według mnie był lepszy, nie, więc... A ten, Frank? A Frank, to, że ma szybkie ataki, to jest w ogóle, to w ogóle mi się, nie, po prostu od dzisiaj Frankiem w ogóle nie gra. Okej, widzowie, kolejna zmiana, to jak macie założonego skina, to macie do niego tło. Nie wiem, czy tak było wcześniej, tak chyba nie było wcześniej. Nie, nie było, a ja naprawdę piękne to jest. Moim zdaniem to jest bardzo dobra zmiana na plus. To jest jakby dobra zmiana na plus. Widzowie, zobaczmy jakie mają mecha skin. Nowa aktualizacja wprowadziła jeszcze jakąś zmianę, której ja nie powiedziałam. O, okej. Okay. Widzowie, przepraszam za jaka. No coś... Okej, okay, widzowie, już wracamy. I nowa, jakby nowa zmiana mała, to jest nowy czat po prostu. No spoko to jest. I najlepsze moim zdaniem jest na to, że jak gramy ze znajomymi, to po prostu mamy więcej PD. I teraz ocenianie nowego Brawlera. Berry? Zobie nie wiem czego brać będzie. Przetestujemy go na arenie. Moim zdaniem jest OP i nie OP jednocześnie. Nie wiem jak to określić. To jest Barley i Karl jednocześnie, dosłownie. Ult moim zdaniem jest dosyć OP. Nawet jakby nie chodzi o sam atak, tylko po prostu podróżowanie. Pum, lecisz, hop, hop, hop. Dybka już nie ma. Więc moim zdaniem, no atak jest... Ult jest OP, ale tak trochę podobny do Larry and Lori. No ale co, no Barry jakby chodzi o wygląd, no to trochę dziwny ma wygląd. Ale jak chodzi o zadymiarę, to ogólnie jest nawet dobry. A do Ems ma taki średni z hiperchargem.
widzowie Hiperchartry będą oceniane, nie wiem właśnie kiedy. Ale jest nowa aktualizacja, Hiperchartry będą oceniane, ale to dopiero będzie aktualizacja na nulsie. Wtedy będziemy mogli przetestować już w górze. Hop, hop, hop. No dobra, jestem za Zadymiarze, bo to są lepsi za Zadymiarze, ale nawet git. Ale jak jest wczytywanie, to on wygląda na to wczytywanie, jakby szedł komuś wpierdzielić. Albo chciał komuś wpierdzielić. Albo już wpierdzielił. I dostał za to konsekwencje. Albo jak komuś szedł wpierdzielić. To się wywalił. I nie. I dostał konsekwencje. I temu, który... I ten, który mu powiedział, że dostanie konsekwencje, to teraz idzie mu wpierdzielić. No trochę tak. Lata lecimy. O, emotka na nawet git. Słowo, bo do końca lata lecimy po 400 słów. Lecimy, bo z nim starzy znajomi trochę lepiej wyglądali. Ale no co, no to jest zmiana w miarę na plus. Widzowie. Przepraszam, musiałam sobie kaszlnąć. Co? Przetestujemy teraz nawet ryb, więc... Weź wróć do nas. Ja grałem się z botem i tak właściwie to bot to dołącz do mnie. Widzę, zagramy sobie w tryb starcie kolorów. Zwiększa to, że za niedługo będzie live. Oho, coś nie pykło. Pykło. Zagramy w starcie kolorów 1-1. Kogo widzę, to jakby wsiąść. Zobaczcie, jakie ładne logo, jakie ładne tło. Nie masz nie klnąć. Okej, ja już zaczynam. Wystarczy kolorów, między innymi jest spoko. Ale przypomina taką jedną gierkę na Nintendo. Którą chciałam sobie kupić. O nie! Skąd się wziął bot? Nie wyłączyłam. A chciałam, sorry? W sumie to ten bot i tak mi nie było. Mi nic. Jest. Ale ty masz bota. Mówię, że nic ci nie zrobi. Najpierw trzeba sobie teren nie zrobić, trzeba najpierw przejąć. No, dlaczego ten bot jest jakiś kurde na poziomie, nie wiem. Nie wiem. Sorry, że jakby zapomniałem go wyłączyć. Nie zauważyłam, że jest. Co? I myślałam, że ona wybuchła. Ale ona ikonka wygrywania. Teraz ty będziesz w bota. Nie. Grajmy jeden. To poczekajcie, widzowie. No, widzowie mnie określić. 1-10. Jak widzowie, jakby jest nowy tryb, on jest spoko, ale trochę za bardzo przypomina tą gierkę. Tak samo jak ja. No? Ty, Opernie, no nie ma problemu, mordo. Ja jestem lepszym Frankiem. Kurde. Tylko... No to rozumiem, jakoś nie Nie na mojej warcie. Mordo, mówiłeś, że jesteś lepszym frakiem. Tylko, że ty używasz ulta, ja bym chciałam grać bez.
co ty zrobisz? Ja sobie już odzyskuję tej moją połowę. Za wygranie tak 3 frankami 1 na 1 jest trochę takie bez sensu. Po prostu osoba, która pierwsza użyje ulta, wygra. To jest bez sensu. Ale moje zdanie teraz... Blisko, miałeś dużo szczęścia, nie? Nie, ale to jest bez sensu. Ja już ładuję. Nie, no sobie mam przesrane. Ale jak to ci mówiłem, że... Ty masz już tyle. Oj, wyszedłeś wróg. Kurde, ja mam lagi i nie mogę nic zrobić. Błagam, super, cel właśnie coś. I gdy wie teraz, jak on ma lagi, to musimy jak najwięcej farbować. Farbowanie idzie wróg. Wróblowanie. A ci właśnie spada z tej gry. Weź to w pełni wygrany. Fruglujemy. Pyszne fruglowanie. Nie trafiłeś, nie trafiłeś, no ja cię, no ja cię. Gacie, no ja cię, no ja cię, no ja cię, to z niego, gacie! Z kaciami. Gacie po tacie. Czyli po tobie. Ja mam gacie po tacie, ale ja nie jestem ojcem. Jak skończymy tę rundę, to widzę, więc będziemy kończyć. No, odcinek mały jak aktualizacja.